Przeczytamy cały psalm. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem. Jeruzalem, zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana, według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach ze względu na braci moich i przyjaciół. Będę Ci życzył pokoju ze względu na Pana, Boga naszego. Będę szukał dobra Twego. Die Stufenlieder sind ein besonderer Abschnitt der Psalmen. Te pieśni pielgrzymek albo psalmy stopni są szczególnym odcinkiem psalmów. Sie sprechen von einer noch zukünftigen Zeit. One mówią o czasie przyszłym. Von der Zeit nach der Entrückung. O czasie, który będzie miał miejsce po zachwyceniu. Wenn Gott sich ein Volk bilden wird aus Israel, kiedy Bóg utworzy sobie lud z narodu izraelskiego, und wenn er alle Verheißungen erfüllen wird, die er seinem irdischen Volk versprochen hat. I kiedy wszystkie obietnice dane ludowi ziemskiemu Izraelowi zostaną spełnione, davon sprechen die Stufenlieder. O tym mówią właśnie te psalmy stopni. A wir dürfen sie anwenden auf uns, die wir in der Zeit der Gnade leben. Ale my chcemy ten psalm wziąć dla siebie, którzy żyjemy w czasie łaski. Die wir das himmlische Volk Gottes sind. Którzy jesteśmy narodem niebiańskim. Diese Stufenlieder haben uns viel zu sagen. Te właśnie psalmy stopni mają nam wiele do powiedzenia. Allerdings müssen wir unterscheiden können. Przede wszystkim musimy to rozróżnić. Das Haus Gottes für die Glaubenden des Volkes Israel war der Tempel in Jerusalem. Że domem Bożym dla narodu izraelskiego była świątynia izraelska w Jerozolimie. Und der Platz des Zusammenkommens, wo Gott seinen Namen verheißen hat, dass er dort wohne. I że to miejsce zgromadzenia, w którym Bóg obiecał, że będzie mieszkał, war ein geografischer Ort. Było to miejsce geograficzne. Das war eben die Stadt Jerusalem und der Tempel darin. To właśnie było miasto Jeruzalem i świątynia, która w nim była. Aber bei uns, dem himmlischen Volk, ale jeśli chodzi o nas, jeśli chodzi o naród niebiański, ist das Haus Gottes ein geistliches Haus. To dom Boży jest domem duchowym. Zusammengestellt aus lebendigen Steinen, który jest zestawiony z żywych kamieni. Alle Gläubigen auf der Erde sind, bilden dieses Haus. Bo wszyscy wierzący, którzy są na ziemi, tworzą ten dom. Und der Ort, wo der Herr seinen Namen verheißen hat, dass er da wohne. A to miejsce, na którym Pan obiecał, że będzie mieszkał, ist nicht ein geografischer Ort. To nie jest miejsce geograficzne. Nur in Polen oder nur in der Schweiz. Na przykład tylko w Polsce albo tylko w Szwajcarii. Sondern es ist ein sittlicher Ort. Nie, to jest miejsce duchowe. Wo man zu seinem Namen hin versammelt ist, tam, gdzie się jest zgromadzonym do Jego imienia, da hat der Herr verheißen,
persönlich in der Mitte zu sein. To tam właśnie Pan obiecał osobistą swoją obecność, że będzie w pośrodku. Und dieser Platz des Zusammenkommens ist ein wichtiges Thema der Stufenlieder. I właśnie ten, to miejsce zgromadzania się jest tym szczególnym tematem tych psalmów stopni. Vier dieser Psalmen sprechen davon. Cztery z tych psalmów mówią o tym. Ich möchte zuerst die drei vorstellen, die wir nicht gelesen haben. Chciałbym te trzy przedstawić, których żeśmy nie przeczytali. Es ist dieser lange Psalm 132. To jest ten długi psalm 132. Wo das große Thema ist die Bundeslade. Gdzie wielkim, tym najważniejszym tematem jest skrzynia przymierza. Ein Bild des Herrn Jesus als wohnend in der Mitte seines Volkes. Która była obrazem mieszkania Pana Jezusa pośrodku swoich. Die Bundeslade spricht von seiner Person. Ta skrzynia przymierza mówi o Jego osobie. Und der Deckel der Bundeslade spricht von seinem Erlösungswerk. A ta pokrywa tej skrzyni mówi o Jego dziele wykupienia. Und das ist das Zentrum jedes Zusammenkommens als Versammlung auch. I to właśnie jest centralnym punktem każdego wspólnego zejścia. Die Person und das Werk des Herrn Jesus. Osoba i dzieło Pana Jezusa. Und dann haben wir diesen kurzen, so schönen Psalm 133. A potem mamy piękny Psalm 133. Wie schön und wie lieblich, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Da geht es den Frieden unter den Geschwistern. Tu chodzi o pokój między wierzącymi. Das ist der zweite Schritt, den die Stufenlieder uns zeigen. To jest ten drugi krok, który, czy stopień, który pokazują nam te psalmy stopni. Und dann kommt Psalm 134 und da ist, haben wir Anbetung. I potem mamy Psalm 134, gdzie mamy uwielbienie. Wie wichtig diese Reihenfolge. Jaka ważna jest ta kolejność. Zuerst die Person und das Werk des Herrn. Na początku osoba i dzieło Pana Jezusa. Und wenn wirklich vor unseren Herzen steht, jeśli to rzeczywiście jest przed naszymi sercami und der Mittelpunkt unserer Gedanken ist im Zusammenkommen, i jest tym centralnym miejscem czy punktem w naszych wspólnych zejściach, dann ist auch Frieden unter den Brüdern. To wtedy też jest pokój pomiędzy braćmi. Und dann wird wahre Anbetung zu Gott emporsteigen. I wtedy też do Boga wznosi się prawdziwe uwielbienie. Aber auch unser Psalm 122 spricht vom Platz des Zusammenkommens. Ale również i nasz Psalm 122 mówi o tym naszym wspólnym zejściu. Und hat deutlich vier Teile. I on wyraźnie przedstawia, czy dzieli się na cztery części. Und ich möchte sie zuerst nennen und dann der Reihe nach die Verse vorstellen. Chciałbym najpierw je nazwać, a potem po kolei przedstawić. Der erste Teil ist Vers 1. Pierwszą częścią jest wiersz pierwszy. Da werden uns die Empfindungen des Herrn vorgestellt im Blick auf das Zusammenkommen. Empfindungen des Herrn. Das des Herrn Jesus. W tym wierszu oglądamy odczucia Pana Jezusa, który idzie do domu Pana. In Vers 2 bis Vers 5 haben wir den zweiten Teil. Od drugiego do piątego wiersza mamy drugą część. Zeigt uns, was für ein Wert der Platz des Zusammenkommens hat für die Glaubenden. Pokazane jest w tej części, jaką wartość ma miejsce wspólnego zgromadzenia dla wierzących. Und dann ist der dritte Teil Vers 6 und Vers 7. Potem trzecia część, wiersz 6 i 7. Da haben wir das Gebet der Glaubenden
für das Zusammenkommen. Mamy prośbę wierzącego za wspólne zejścia. Und in Vers 8 und 9 ist der vierte Teil. A wiersz 8 i 9, część czwarta. Und das ist die Sorge des Herrn selbst für die Versammlung. Jest tu pokazana troska samego Pana o zgromadzenie. Dieser Psalm fängt also an mit dem Herrn. A więc ten psalm zaczyna się myślą o Panu. Es ist David sagt, ich freute mich. David mówi, ja uradowałem się. Aber es spricht eigentlich der wahre David so. Ale to właściwie ten prawdziwy David tak mówi. Es freut den Herrn Jesus von ganzem Herzen, wenn Gläubige hier in Mikau zu seinem Namen zusammenkommen. Bo Pan Jezus tak bardzo cieszy się w swoim sercu, kiedy tu wierzący w Mikołowie zgromadzą się do Jego imienia. Unser Heiland ist im Himmel. Nasz Zbawiciel jest w niebie. Und er blickt hier auf euch, hier in Polen. I On patrzy na was tutaj w Polsce. Und es ist eine tiefe Freude für sein Herz. I jest to głęboką radością dla Jego serca. Wenn ihr wünscht, nach den Gedanken Gottes zusammenzukommen. Kiedy życzycie sobie, aby zgromadzać się według Bożych myśli. Ich freute mich, als sie zu mir sagten. Uradowałem się, gdy mi powiedziano. Lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Pójdźmy do domu Pana. Das Zusammenkommen als Versammlung kann man nicht verwirklichen allein. To zgromadzenie się do imienia Pana nie można zrealizować indywidualnie. Es braucht mindestens zwei oder drei. Minimalna liczba, która jest tu wymagana, to jest dwóch albo trzech. Der Reformator Luther soll einmal gefragt worden sein. Reformator Luther został kiedyś zapytany, warum er nicht sich versammeln würde auf den Grundsätzen des Wortes Gottes nach dem Willen des Herrn. Warum er das nicht tut? Dlaczego on nie zgromadza się na podstawie słowa, które właśnie mówi o tym? Er soll geantwortet haben, ich möchte das gerne tun, aber es fehlen mir die Leute dazu. On miał odpowiedzieć, że chętnie by to uczynił, ale brakuje mi do tego ludzi. Er hat erkannt, dass man das Zusammenkommen als Versammlung nicht persönlich verwirklichen kann. I on właśnie przez to wyraził tę myśl, że nie można zgromadzać się indywidualnie, osobiście, samemu. Man kann persönlich ein Zeugnis sein für den Herrn, jeder von uns. Osobiście każdy z nas może być świadectwem dla Pana. Aber für das Zeugnis als Versammlung braucht es zwei oder drei mindestens. Ale jeśli chodzi o świadectwo zgromadzenia, to minimalną liczbą jest dwóch albo trzech. Darum steht hier, lasst uns. Dlatego też napisane tu jest, pójdźmy zum Haus des Herrn. Do domu Pana. Dieses Zusammenkommen als Versammlung hier, to zgromadzenie tutaj, ist ein Zeugnis, eine Darstellung des Hauses Gottes, der Versammlung. Jest świadectwem, przedstawieniem Domu Bożego, zgromadzenia. Dieses Zusammenkommen gehört nicht euch, sondern dem Herrn. Bo to zgromadzenie nie należy do was, tylko do Pana. Da könnt ihr nicht das tun, was ihr gerne wollt. I nie możecie tutaj czynić to, co wy byście chętnie chcieli. Sondern es ist das Haus des Herrn. Ale to jest dom Pana. Es gilt sein Wille. Chodzi o jego wolę. Ich war heute zu Gast im Hause eines Bruders. Byłem dzisiaj gościem u jednego brata. Und es war nicht meine Sache zu sagen, was in diesem Haus vor sich geht.
I nie było moim zadaniem to, aby mówić, co w tym domu ma się czynić. Denn es war nicht mein Haus, gdyż to nie był mój dom, sondern das Haus des Bruders, tylko dom pewnego brata. Dieses Beispiel zeigt uns, dass das Zusammenkommen als Versammlung, ten przykład mówi nam, że nasze zejścia jako zgromadzenie, nicht unser Haus ist, sondern das Haus des Herrn, nie są naszym domem, tylko domem Pana. Und die Schrift sagt weiter, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. I Pismo dalej nam mówi, pójdźmy do domu Pana. Es ist ein Weg dahin, ein geistlicher Weg. Do tego miejsca prowadzi droga, duchowa droga. Auf diesem Weg darf man immer mehr erkennen den Wert des Zusammenkommens nach Gottes Gedanken. I na tej drodze można coraz bardziej poznawać wartość tego zgromadzania się do imienia Pana. Möchte das besonders den Jungen hier sagen. Chciałbym szczególnie zwrócić się teraz do młodych. Viele von euch sind durch die Eltern mitgenommen worden an diesen Platz. Wielu z was zostało wziętych przez rodziców na to miejsce. Aber es geht darum, dass ihr selbst beginnt geistlich auf diesem Weg zu gehen. Ale chodzi o to, abyście sami tą drogę duchową szli. Indem ihr in eurem Herzen mehr und mehr erkennt durch Gottes Wort, abyście przez Słowo Boże w waszych sercach poznali bardziej i bardziej, wie kostbar dieser Platz ist, versammelt zum Namen des Herrn. Jaką drogocenną rzeczą jest zgromadzanie się do Jego imienia. In Vers 2 sprechen die Gläubigen, dass ihre Füße in den Toren stehen werden. W wierszu drugim mówią wierzący, że ich stopy stanęły w bramach. In der Verwirklichung einer Wahrheit wird erst die Tiefe der Wahrheit Gottes erkannt. Erst in der Verwirklichung, in der praktischen Verwirklichung. Dopiero w praktycznym realizowaniu tych prawd dokładnie poznajemy te prawdy. Ich kann den besten Vortrag gehört haben über die Teilnahme am Brotbrechen. Ja najlepszym mogę najlepszy wykład powiedzieć o łamaniu chleba. Aber erst wirklich werde ich diese Wahrheit verstehen, wenn ich daran teilnehme. Ale rzeczywiście tę prawdę zrozumiem dopiero wtedy, kiedy będę brał w tym udział. Das gilt für jede göttliche Wahrheit. Tak jest z każdą Bożą prawdą. Erst in der Verwirklichung wird sie in der Tiefe erkannt. Dopiero w urzeczywistnieniu poznajemy głębokość tej prawdy. Darum steht hier nicht, unser Kopf wird in den Toren stehen. Dlatego też nie jest tu napisane, że nasza głowa stanie w bramach. Und, oder unser Mund wird da stehen, albo nasze usta będą tam przebywać, sondern die Füße. Ale stopy. Und sie stehen in den Toren Jerusalems. I oni stali w bramach Jerozolimy. Die Tore sind da, Menschen hineinzulassen. Bramy są po to, aby wpuszczać ludzi. Und in schweren Fällen Menschen hinauszutun. A w trudnych przypadkach wyrzucać przez nie ludzi. Sie sprechen von dieser schönen Tatsache. One właśnie mówią o tym fakcie, cudownym fakcie, dass in einer örtlichen Versammlung Menschen aus der Welt zum Glauben kommen. Mówią o tym, że na tym świecie ludzie dochodzą do wiary, dass sie dann in diese Tore hineingehen, że oni teraz mogą przejść przez bramy. Und dass sie wünschen, am Brotbrechen teilzunehmen. I życzą sobie później, aby łamać chleb. Und dieser Wunsch kann entsprochen werden durch die Entscheidung der örtlichen Versammlung. I ten krok może być rozstrzygnięty przez miejscowe świadectwo, miejscowe zgromadzenie. Die Tore Jerusalems müssen verwaltet werden. Bo te bramy Jerozolimy musiały być strzeżone.
Immer wenn eine Stadt uns vorgestellt wird im Wort Gottes, geht es um Verwaltung. Zawsze kiedy pokazane nam jest w Słowie Bożym jakieś miasto, to chodzi o zarządzanie tym miastem, czy zarządzanie. Ein örtliches Zusammenkommen auch hier in Mikołow. Też i miejscowe zgromadzenie tu w Mikołowie muss verwaltet werden. Musi być zarządzane. Und besonders die Frage der was mit den Toren zusammenhängt. A szczególnie pytanie, które jest związane właśnie z bramami. Wer hineinkommt und wer hinausgetan werden muss. Kto może wejść albo kto musi wyjść. Das ist eine Entscheidung der ganzen Versammlung. To o tym rozstrzyga całe zgromadzenie. Natürlich werden Brüder, die Ältestendienst tun, sich mit einer Sache beschäftigen. Oczywiście, że najpierw zajmują się tym bracia, ci starsi. Aber dann wird die Entscheidung gefällt in Anwesenheit der ganzen Versammlung. Ale potem to rozstrzygnięcie podaje się do wiadomości całemu zgromadzeniu. In Vers 3 finden wir, dass Jerusalem aufgebaut ist. W wierszu trzecim widzimy, że Jerozolima jest zbudowana. Jerusalem ist nicht von selbst entstanden. Jerozolima nie powstała sama z siebie. Da haben Menschen gearbeitet und aufgebaut. Tam pracowali ludzie i budowali. Und eine örtliche Versammlung entsteht nicht von selbst. I również miejscowe zgromadzenie nie powstaje samo z siebie. Und sie bleibt auch nicht automatisch weiter bestehen. I ono też automatycznie nie pozostaje, czy nie ostaje się. Nein, es braucht Aufbau, Arbeit zu tun. Ale potrzebna jest tutaj praca budowania. Und da kommt eine wichtige Frage für uns. I teraz powstaje takie bardzo ważne pytanie, stawiamy przed sobą. Nicht nur für die Brüder. Nie tylko przed braćmi, sondern auch vor die Schwestern. Również przed siostrami. Ist mein Verhalten zum Aufbau der Versammlung oder zum Verfall? Czy moje zachowanie jest ku zbudowaniu zgromadzenia albo ku jego upadkowi? Das ist eine ernste Frage. To jest bardzo poważne pytanie. Bau ich auf oder reiß ich ab? Czy buduję, czy rujnuję? Ich denke da besonders an unser Mund, an unsere Rede. Ja szczególnie myślę o naszych ustach, o naszej mowie. Ein Bruder, von dem wir viel gelernt haben, der beim Herrn ist. O jeden brat, od którego żeśmy się bardzo wiele nauczyli, on już jest u Pana. Er hat manches Schwere erlebt in den örtlichen Versammlungen. On niekiedy przeżył w miejscowym zgromadzeniu trudne chwile. Schreibt einmal, es gibt Brüder, die können ein Schloss abreißen, ein großes Gebäude, kaputt machen. Mówił on, że są bracia, którzy mogą zwalić wielkie zamki. Aber sie sind nicht fähig, eine kleine Hütte zu bauen. Ale nie są w stanie zbudować małego szałasu. Eine ernste Frage. To jest bardzo poważne pytanie. Bauen wir auf oder reißen wir ab? Czy budujemy, czy niszczymy? Jerusalem ist aufgebaut in eine festgeschlossene Stadt. A więc Jerozolim jest zbudowane jako mocne miasto. Für das Zusammenkommen als Versammlung brauchen wir keine Hilfe von ungläubigen Menschen. Dla budowania zgromadzenia nie potrzebujemy pomocy niewierzących. Dass die Hütte in der Wüste, die vor dem Tempel gebaut wurde, przybytek na pustyni, który był budowany przed, zanim powstała świątynia w Jerozolimie, die auch vom Haus Gottes spricht, która również mówi o Domu Bożym, sie hatte viele wunderbare Dinge. Ona miała bardzo wiele pięknych rzeczy.
viel Gold war dabei. Bardzo wiele złota tam było. Und es gab Vorhänge. I były różne zasłony. Es gab wunderbare Decken. Przepiękne zasłony. Aber es gab kein einziges Fenster. A nie było ani jednego okna. Das Licht, das im Zelt der Zusammenkunft war, tym światłem, które było w tym miejscu, w namiocie zgromadzenia, kam nicht von außen, nie wchodziło z zewnątrz, sondern vom Leuchter, der brannte im Zelt, ale od świecznika, który świecił w namiocie, welcher ein Bild der Wirksamkeit des Geistes Gottes ist, który jest obrazem działalności Ducha Świętego. Es ist eine geschlossene Stadt. A więc jest to miasto zamknięte. Wir müssen sehen, dass es die Gefahr gibt vom Einfluss der Welt. Musimy bacznie uważać na to, że mogą być wielkie wpływy ze strony świata. Das ist eine Gefahr für unser persönliches Leben. To jest niebezpieczeństwo dla naszego osobistego życia. Es ist eine Gefahr für unsere Familien. Jest to niebezpieczeństwo dla naszych rodzin. Das ist auch eine Gefahr für die örtliche Versammlung. Jest to również niebezpieczeństwo dla miejscowych zgromadzeń. Ich denke an die Jünger, wie sie sich versammelten am Auferstehungstag unseres Herrn. Ja myślę o uczniach, którzy zgromadzili się w dniu zmartwychwstania Pana. Und sie hatten vor Furcht vor den Juden die Türen verschlossen. I oni wtedy zamknęli drzwi w obawie przed Żydami. Und der Herr kommt in die Mitte. A Pan przyszedł, stanął po środku. Und er sagt nicht die Worte, die sie so oft von ihm gehört haben. I nie powiedział im słów, które tak często do nich mówił. Wie oft hat er ihnen gesagt, fürchtet euch nicht. Jak często on mówił do nich, nie bójcie się. Aber in diesem Moment sagt er es nicht. Ale w tym momencie on tak do nich nie powiedział. Denn diese Furcht vor dem Einfluss der Welt ist eine berechtigte Furcht. Gdyż ten strach przed światem jest usprawiedliwiony. Besonders auch für die, jede örtliche Versammlung. Dla każdego zgromadzenia, szczególnie miejscowego. Und darum sagt der Herr ihnen nicht, fürchtet euch nicht. I on nie mówi im tam, nie bójcie się. Was sagt er denn? Co on im mówi? Er sagt, Friede euch. On mówi, pokój wam. Auch angesichts der Bedrohung der uns umgebenden Welt. I również w obliczu nacisków tego otaczającego nas świata. Und wenn wir die Gefahren dies, der Einflüsse der Welt sehen, i kiedy widzimy te niebezpieczeństwa wpływów świata, dann können wir doch diesen Weg in Frieden gehen. To jednak tę drogę możemy iść w pokoju. Wo die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs. Vers 4. Wiersz 4, do którego pielgrzymują plemiona Pana. Das ist jetzt der Blick auf das ganze Volk Gottes. Jest teraz tutaj spojrzenie na cały lud Boży. Das ist auch wichtig für euch, die ihr hier jetzt zum Namen des Herrn wünscht, zusammenzukommen. Tu jest również obraz tych wszystkich was, którzy życzycie sobie iść drogą za Panem. Dass ihr diesen weiten Blick habt, abyście też i mieli te dalekie spojrzenie. Und alle Erlösten sehen, i widzieli wszystkich zbawionych. Das ganze Volk Gottes. Cały Boży lud. Dieser eine Leib, zusammengestellt aus allen Erlösten, to jedno ciało, zestawione razem z wszystkich wykupionych. Das ist der Boden, auf dem wir zusammenkommen. To jest właśnie podstawa, na której my razem się schodzimy. Indem wir jeden anerkennen als ein Kind Gottes, der sich bekehrt hat und glaubt an den Herrn Jesus. Kiedy rozpoznajemy każdego wierzącego, który się nawrócił i chce zgromadzić się do imienia Pana Jezusa. Vers 4 spricht von den Stämmen. Wiersz 4 mówi o plemionach. Das sind also die Menschen des Volkes Gottes.
A więc to są ludzie ludu Bożego. Und dann wird gesagt, es sind die Stämme Jas, des Herrn. To so, jest napisane, że to są plemiona Pana. Und das ist so wichtig, dass wir die Erlösten so sehen. I to jest ważne, abyśmy i my wierzący tak to oglądali. Nicht nur in diesen ihren Eigenschaften, die uns manchmal Mühe machen. Nie tylko widzieli to te cechy, które u jedni u drugich, które może przysparzają nam wiele trudności, sondern so wie der Herr sie sieht. Ale tak jak widzi to Pan. Der Apostel Paulus schreibt den Philippen. Apostoł Paweł pisze do Filipian, dass er alle Gläubigen in Philippi liebt, że on wszystkich wierzących w Filipi miłuje, mit dem Herzen Jesu Christi, sercem Jezusa Chrystusa, so wie der Herr sie sieht, tak jak widzi ich Pan. Und wenn wir so auf dem Boden dieses einen Leibes zusammenkommen, i teraz kiedy zgromadzamy się na tej podstawie właściwej, dürfen wir gemeinsam ein Zeugnis sein von diesem Volk Gottes. Możemy wspólnie być świadectwem tego ludu Bożego. Steht hier ein Zeugnis für Israel. Jest tutaj mowa o świadectwie Izraela. Und dann kommt die Wahrheit der Anbetung vor uns. I potem przedstawiona jest przed nami ta prawda o uwielbieniu. Zu preisen den Namen des Herrn. Uwielbieniu Pana. Es gibt drei Zusammenkommen als Versammlung nach Gottes Wort. Według Słowa Bożego mamy trzy rodzaje zgromadzeń. Und alle drei sind wichtig. I wszystkie trzy są ważne. Es ist das Zusammenkommen zum Gebet. Jest zgromadzenie na modlitwę. Es ist das Zusammenkommen zur Wortverkündigung. Jest zgromadzenie na głoszenie Słowa Bożego. Und es ist das Zusammenkommen zum Brotbrechen. I zgromadzenie do łamania chleba. Alle drei zusammenkommen sind wichtig. Wszystkie te trzy rodzaje zgromadzeń są ważne. Und es ist eine ernste Frage, die wir uns stellen. I teraz zachodzi bardzo ważne pytanie, które sobie stawiamy. Ob wir da die Zeit uns nehmen, in jede dieser Zusammenkunft zu gehen. Czy znajdujemy czas, aby chodzić na wszystkie te zgromadzenia? Und dennoch ist das Zusammenkommen zum Brotbrechen etwas Besonderes. A jednak czymś szczególnym jest zgromadzanie się do łamania chleba. Weil wir dann Anbetung zu Gott emporsteigen lassen dürfen. Gdyż wtedy możemy właśnie wznosić w górę uwielbienie. Zu preisen den Namen des Herrn. Aby wysławiać imię Pana. Und dann erkennen diese Gläubigen in Vers 5, a potem ci wierzący rozpoznają w wierszu 5, dass das Zusammenkommen als Versammlung ein Ort des Gerichts ist. Że zgromadzenie się, zgromadzenia jest również miejscem sądu. Das mag uns vielleicht überraschen. Może jesteśmy teraz zaskoczeni. Aber es ist tatsächlich ein Ort des Gerichts. Ale rzeczywiście jest to miejsce, gdzie się odbywa sąd. An diesem Platz wird die Sünde verurteilt. Bo na tym miejscu osądza się grzech. Und zwar in erster Linie im Selbstgericht. W pierwszej linii, jeśli chodzi o samo osądzanie siebie. Wir haben klare Anweisung in 1. Korinther 11. My mamy bardzo jasną wskazówkę w pierwszym liście do Koryntian 11, dass wir uns selbst beurteilen sollten, że sami siebie mamy się osądzać, uns ins Licht des Herrn stellen, i stawiać się w świetle Pana, damit er uns zeigen kann, ob da eine Sünde in unserem Leben ist, aby Pan nam pokazał, czy w naszym życiu jest grzech. Und dass wir sie dann verurteilen. A potem, abyśmy go osądzili. Aber zweitens wird auch schwere Sünde, wenn sie vorkommt. Ale po drugie, i również sytuacje, w których jeśli powstaje jakiś grzech ciężki, durch die Versammlung verurteilt. Że przez zgromadzenie jest on osądzony. Es sei Sünde in der Lehre.
czy to jeśli chodzi o grzech nauki, dotyczący nauki, wenn böse und falsche Dinge über unseren Herrn gesagt werden, kiedy mówi się złe i fałszywe nauki dotyczące naszego Pana, und über die Vollgültigkeit seines Erlösungswerkes auf Golgatha, i jeśli chodzi o jego dzieło, które on wykonał na Golgocie, dann muss die Versammlung handeln im Gericht, to wtedy zgromadzenie musi postąpić, czy co, to osądzić. Aber auch in der Moral, ale również jeśli chodzi o rzeczy moralne, wenn schwere Sünden vorkommen, wie sie genannt werden in 1. Korinther 5, jeśli zdarzają się grzechy, które opisane są w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 5, dann ist die Versammlung ein Ort des Gerichts, to wtedy też zgromadzenie jest miejscem sądu. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Wy rzućcie tego, to zło spośród siebie. Und davon spricht hier dieser Vers. I właśnie o tym mówi ten wiersz. Dort stehen die Throne zum Gericht. Tam stoją właśnie te trony sądu. Aber es sind die Throne des Hauses Davids. Ale są to trony domu Dawida. Das heißt, es sind die Throne, die dem Herrn gemäß verwaltet werden müssen. A więc to są trony, które muszą być, czy sądy, które muszą być, odpowiadać tym sądom według myśli Dawida. Wenn eine schwere und demütigende Sache vorkommt in einer Versammlung, jeśli jakaś trudna sprawa zdarzy się w zgromadzeniu miejscowym, dann kann die Versammlung nicht nach Gutdünken handeln, to nie może zgromadzenie postępować według dobrego swojego mniemania, nach Sympathie oder Antipathie, według sympatii albo antypatii, sondern in Übung und Gemeinschaft mit dem Herrn, ale w takim głębokim ćwiczeniu serca i w społeczności z Panem, gemäß den Grundsätzen des Wortes Gottes, stosownie do zasad, które znajdujemy w Słowie Bożym. Es stehen diese Throne da, a więc te trony stoją, aber es sind die Throne des Herrn, ale to są trony Pana. Das wollen wir nie vergessen, wenn etwas Demütigendes vorkommt in einer Versammlung. Nie powinniśmy o tym zapomnieć, jeśli coś zdarzy się w zgromadzeniu, przed czym powinniśmy się upokorzyć. In Vers 6 und 7 haben wir dann das Gebet der Glaubenden für diesen Platz. A teraz w wierszu 6 i 7 znajdujemy prośby wierzących o to miejsce. Und es sind vier Gebete. I tu są cztery modlitwy. Das erste ist zu beten für den Frieden. Po pierwsze jest to modlitwa o pokój. Wie wichtig ist der Friede in einer örtlichen Versammlung? Jak ważnym jest pokój w miejscowym zgromadzeniu? Der Friede kommt nicht zuerst. Pokój nie przychodzi najpierw. Zuerst kommt das Festhalten an der Wahrheit. Najpierw jest trzymanie, mocne trzymanie się prawdy. Aber dann kommt der Friede. A potem przychodzi pokój. Nie Frieden auf Kosten der Wahrheit. Nigdy pokoju kosztem prawdy. Aber in Demut festhalten an der Wahrheit. Ale w pokorze trzymanie się prawdy. Und dann nach dem Frieden jagen. A potem ścigać do pokoju. Denn wenn kein Friede ist in einer örtlichen Versammlung, gdyż jeśli w miejscowym zgromadzeniu nie ma pokoju, dann kann der Herr nicht wirklich segnen. To Pan właściwie nie może błogosławić. Paulus, der Apostel Paulus schreibt an die Galater. Apostoł Paweł pisał kiedyś do Galacjan. Wenn ihr euch beißet und fresset, jeśli się pożeracie i kąsacie, dann sehe zu, dass ihr nicht verzehrt werdet. To uważajcie, żebyście się nie strawili. Wie wichtig ist dieses Gebet für den Frieden unter den Brüdern. Jak ważna jest modlitwa o pokój pomiędzy braci w
zgromadzeniu. Das zweite Gebet ist für die einzelnen Glaubenden. Ta druga modlitwa dotyczy pojedynczych wierzących. Sie werden genannt, die dich lieben, in Vers 6. Oni są wzmiankowani w tym wyrażeniu, którzy cię miłują. Glaubende Menschen lieben den Herrn. Wierzący ludzie miłują Pana. Und wir werden aufgefordert, füreinander zu beten. I my jesteśmy wzywani, aby modlić się jedni za drugimi. Wenn schwere Krankheit jemand trifft, jeśli kogoś dotyka ciężka choroba, wenn eine besondere Not in ein Leben kommt, kiedy przychodzi jakaś szczególna troska w naszym życiu, man kann auch einmal außerordentlich als Versammlung zusammenkommen, to można się zebrać szczególnie, specjalnie jako zgromadzenie, um für einen Bruder oder eine Schwester zu beten. Aby prosić za jakimś bratem czy jakąś siostrą. Wir haben das bestimmt 10-mal getan in dem Lauf meines Lebens am Ort, wo ich herkomme. Ja przypominam sobie, że co najmniej 10-krotnie mniej więcej zgromadzaliśmy się specjalnie na tym miejscu, gdzie jestem w zgromadzeniu. Wenn ein Bruder vor einer schweren Operation stand, kiedy jakiś brat oczekiwał ciężkiej operacji, und sein Leben bedroht war, a jego życie było doświadczane, oder bei schweren Autounfällen, albo w przypadku ciężkich wypadków samochodowych, haben wir die Versammlung außerordentlich zum Namen des Herrn zusammengerufen, żeśmy specjalnie zwoływali zgromadzenia do imienia Pana, um für ihn zu beten, aby się za tym kimś modlić. Ich war immer beeindruckt, wie die Geschwister kamen mit den Kindern. Ja zawsze byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy wierzący na to zgromadzenie przychodzili razem z dziećmi. Und der Herr hat immer geantwortet. A Pan nicht immer. Hat immer geantwortet. Pan zawsze odpowiadał. Nicht immer nach unseren Wünschen. Nie zawsze według naszych życzeń. Aber immer nach seiner großen Weisheit. Ale zawsze według swojej wielkiej mądrości. Das dritte Gebet ist für die Festungswerke. Następną modlitwą jest za te dzieła umocnienia. Da kommt noch einmal die Gefahr des Einflusses der Welt vor uns. Jeszcze raz tutaj mamy przed sobą niebezpieczeństwo wpływów świata. Und die Welt hat viele Schattierungen. A świat ma wiele Facetten. Fasad, czy zwodzi nas w tym sensie. Und wenn wir etwas Weltliches entdecken, jeśli my coś światowego odkrywamy, dann können wir auch und sollen auch ermahnen, to możemy i powinniśmy napominać, aber das ist nicht immer erfolgreich. Ale niestety nie zawsze jest to skuteczne. Darum ist es wichtig zu beten. Dlatego tak ważne jest, aby się modlić. Sich bewusst sein der Gefahr des Einflusses der Welt. Być świadomym tych niebezpieczeństw wpływów światowych. Und die vierte Bitte ist für die Paläste. A czwartą modlitwą jest modlitwą za pałace. Die Paläste sprechen von der herrlichen Person des Herrn Jesus. A te pałace mówią o wspaniałościach Pana Jezusa. Dass er leuchten möchte in der Versammlung. Gdyż on chce świecić w zgromadzeniu. Wir brauchen eine Mauer gegen die Welt. My potrzebujemy mur przed światem. Aber die Mauer ist nicht unser Zentrum. Ale mur nie jest naszym centrum. Ich treffe manchmal Brüder auf der Reise. Ja często spotykam braci podczas moich podróży. Deren ganzes Denken ist die Welt abzuwehren. O których myślenie pochłonięte jest całkowicie odsuwaniem się, czy walczeniem ze światem. Aber das ist nicht unser Zentrum. Ale to nie jest nasze centrum. Unser Zentrum ist die Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Naszym centrum są wspaniałości Pana Jezusa. Und dafür
dürfen wir beten für die Paläste. I za tym możemy się modlić, za pałacami. Ein Bruder sagte mir einmal, wo ich herkomme, da ist eine schöne Versammlung. Jeden brat kiedyś mi powiedział, tam gdzie ja i skąd pochodzę, jest piękne zgromadzenie. Ich weiß nicht recht, was damit meinte. Ja nie wiem do końca, o czym on, co on chce przez to powiedzieć. Aber ich möchte eigentlich nicht eine schöne Versammlung haben. Ale ja właściwie nie chcę mieć pięknego, jakiegoś pięknego zgromadzenia. Ich möchte, dass in den Zusammenkünften die Herrlichkeit Christi gesehen wird. Ja wolałbym, aby na tych zgromadzeniach mogły być widziane wspaniałości Chrystusa. Das ist die vierte und wichtigste Bitte für die Paläste, für die Herrlichkeit des Herrn zu beten. To jest ta czwarta i najważniejsza modlitwa, aby modlić się o pałace. Damit sie leuchten möge in der Zusammenkunft. Aby one mogły świecić w tych wspólnych zejściach. Wir haben dann in Vers 8 und 9 wieder David, der spricht. My znowu tutaj mamy w wierszu 8 i 9, jak mówi Dawid. Und es ist die Stimme des wahren David. A to jest właściwie głos tego prawdziwego Dawida. Es ist seine Sorge, die er hat um die örtliche Versammlung. Jest tu wyrażona troska, którą on ma za miejscowym zgromadzeniem. Am Anfang des Psalms sahen wir seine Freude an der Versammlung. Na początku tego psalmu oglądaliśmy radość ze zgromadzenia. Am Ende des Psalms sehen wir seine Sorge um die Versammlung. A na końcu tego psalmu widzimy jego troskę o to zgromadzenie. Ich weiß nicht so recht, was euch in euren Herzen bewegt. Ja nie wiem do końca, co dotyka bardziej waszych serc. Wenn ihr jetzt neu begonnen habt, in diesem Raum zusammenzukommen. Kiedy teraz zaczynacie w tym nowym miejscu zgromadzać się do imienia Pana. Ich glaube, dass ihr euch freut. Ja wierzę, że się cieszycie. Und ich freue mich mit euch. A ja cieszę się z wami. A vielleicht ist auch in manchem Herzen eine Sorge. Ale może w niektórych sercach jest też troska. Wie wird das gehen jetzt hier im Zusammenkommen? Jak to będzie się powodzić wam w tych wspólnych zgromadzeniach? Sorge und Angst kann uns bewegen, wenn wir an das Zusammenkommen als Versammlung denken. Może też i towarzyszyć nam troska i strach, kiedy myślimy o wspólnych naszych zejściach. Aber dann wollen wir nicht vergessen. Ale nie powinniśmy wtedy zapominać, es ist nicht unsere Versammlung. Że to nie jest nasze zgromadzenie. Es ist die Versammlung des Herrn. Że to jest zgromadzenie Pana. Und der Herr trägt Sorge für euch hier in Mikołów. I Pan niesie tą troskę za wami, czy troszczy się o was tutaj w Mikołowie. Er sieht euch hier, ihr Geschwister. On widzi tutaj wierzących. Und er sagt von euch, ihr seid meine Brüder. I on mówi o was, wy jesteście moimi braćmi. Ihr seid kostbar für mein Herz, sagt der Herr. Wy jesteście drogocenni dla mojego serca, tak mówi Pan. Dann sagt der zweiten, ihr seid meine Gefährten. I on po drugie mówi, wy jesteście moimi przyjaciółmi. Ihr seid die, die mir nachfolgt. Wy jesteście tymi, którzy mnie naśladują. Und darum trage ich Sorge um euch. Dlatego ja troszczę się o was. Und weil dieses Zusammenkommen eine Darstellung ist des Hauses des Herrn. A ponieważ zgromadzenie jest przedstawieniem domu Pana. Und weil es da geht um die Ehre Gottes. A i ponieważ chodzi o chwałę Boga. Darum trägt der Herr Sorge für euch. Dlatego Pan troszczy się o was. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Będę szukał ze względu na Pana Boga naszego, będę szukał dobra Twego. Das ist also die Botschaft dieses Psalms. A więc to jest poselstwo tego psalmu. Die Freude des Herrn, wenn seine Gedanken im Zusammenkommen verwirklicht werden.
Radość Pana, jeśli Jego myśli urzeczywistniane są w miejscowym świadectwie. Die Erkenntnis der Glaubenden über die Kostbarkeit dieses Platzes. Znajomość wierzących, jeśli chodzi o wspaniałość Jego osoby. Das Gebet der Glaubenden für den Platz des Zusammenkommens. Modlitwa wierzących za pomyślność miejscowego zgromadzenia. Und dann das Wichtigste. I potem to najważniejsze. Die Sorge des Herrn um seine Versammlung. Troska Pana o swoje zgromadzenie. Sollte er sich nicht sorgen um seine Versammlung? Czy on nie troszczy się o swoje zgromadzenie? Er hat doch für sie sein Leben gelassen. Przecież on za nie dał swoje życie. Gott hat sich die Versammlung erworben durch das Blut seines eigenen. Bo Bóg nabył sobie zgromadzenie przez krew swojego własnego Syna. Der Herr liebt seine Versammlung. Pan miłuje swoje zgromadzenie. Denn er hat sich selbst für sie hingegeben. Gdyż on sam dał siebie za nie. Und darum ist, trägt er Sorge auch für das Zusammenkommen hier. Dlatego też on troszczy się o zgromadzenie tu, na tym miejscu. Weil dieses Zusammenkommen eine Darstellung der Versammlung Gottes ist. Gdyż to zgromadzenie jest przedstawieniem zgromadzenia Bożego. In Schwachheit, ich weiß. Ja wiem, że w słabości. Aber zur Ehre des Herrn. Ale jednak ku chwale Pana.